Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zaskoczeni? Mniej więcej rok temu kręciłem film z serii 1000 IBU, że Grupa Żywiec kupuje Namysłów. No i 1 kwietnia tego roku stało się to faktem. Grupa Żywiec zapłaciła prawie 0,5 miliarda, 475 milionów, docelowo 500 milionów, po tam wyjaśnieniu różnych kwestii, 500 milionów złotych za przedsiębiorstwo Browar Namysłów, które składa się z dwóch browarów, browaru Namysłów i browaru Braniewo. No i będąc w sklepie, tak sobie pomyślałem, no kurczę, ale jak oni w kwietniu już tą transakcję klepnęli, no to w zasadzie już tam działają, już jakieś swoje porządki wprowadzają, jak sądzę. Więc stwierdziłem, że sprawdzę, w jakiej formie po pół roku od transakcji są piwa Namysłowa i Braniewa. Co prawda potrzebowałbym właściwie piwa sprzed tego, zanim jakby zaczęli wprowadzać swoje porządki. Znaczy, powiem szczerze, że nie wiem, czy zaczęli wprowadzać swoje porządki. Na pewno są właścicielem, ale czy na przykład jakieś zmiany w recepturze, jakieś zmiany w strategii przedsiębiorstwa były wprowadzane? Nie wiem. Być może, że jeszcze nie. Być może, że na razie oni muszą się rozeznać, o co chodzi. Nie wylejmy dziecka z kąpielą, bo po co oni w końcu kupili ten browar? Czy te browary? Przecież nie po to, że nie mają mocy produkcyjnej w swoich browarach, bo przypomnijmy, Grupa Żywiec ma browary w Żywcu, w Warce, w Elblągu, w Leżajsku. Ma marki takie jak, no i w Cieszynie, nie zapominajmy o Cieszynie. Ma marki takie jak Królewskie, Special, czyli takie silne marki regionalne. I tak naprawdę po co im ten Namysłów? Nikt nie wie po co. Znaczy nie. Namysłów po prostu zaczął się mocno rozpychać. Namysłów zaczął się mocno rozpychać na rynku. Zaczął sobie tam tego tortu coraz więcej wykrawać. W informacjach o sprzedaży jest podane, że oba te browary produkowały 1 700 000 hektolitrów. Cały polski rynek piwa to jest jakieś 40 miliardów hektolitrów. No więc łatwo policzyć, że to powinno być około 5%. Niecałe może, bo 2,5 to by było 5, przepraszam, 2 to by było 5%, więc powiedzmy 4%, no to nie jest już tak mało. I być może, że Żywiec po prostu stwierdził, że jak my ich nie kupimy, to ich ktoś inny kupi. A na przykład Carlsberg, albo na przykład Vanpur, no bo wiecie jak jest. Największym producentem jest kompania piwowarska, która obecnie należy do japońskiego Asahi. Drugi jest Grupa Żywiec, która należy do Heinekena. Trzeci jest Carlsberg, który należy do... Okocim Carlsberg. Carlsberg Polska. I czwarty jest Vanpur. Vanpur, który ma browary w Łomży, w Koszalinie, chyba jeszcze funkcjonuje cały czas, w Jędrzejowie i chyba w Zabrzu. No i w Rakszawie, nie? Czyli... No, Rakszawa. To jest Vanpur. Tuż za nimi są właśnie Perła i chyba właśnie Namysłów. Więc Namysłów się zaczął rozpychać na rynku. I jak rozumiem, Żywiec stwierdził, że kurka, damy 0,5 miliarda, to może iść tą drogą. Od razu się pojawiły głosy, że Grupa Żywiec już raz browar Braniewo zamknęła. I pytanie, czy nie będzie taką firmą, która po raz drugi ten browar zamknie. To już by było, z jednej strony powiem, naprawdę świństwo, a z drugiej strony powiem, byłoby to na pewno kazus no nietypowy. Tym razem to już chyba by go musieli wysadzić, bo generalnie jak go sprzedawali, bo to było tak. To nie było tak, że Grupa Żywiec go kupiła po to, żeby go zamknąć. Sytuacja była bardziej skomplikowana. Browar Braniewo był razem z Elblągiem El Brewery. Elbląg Brewery, Elbląg Braniewo, nie? Należał do Australijczyków. Oni się połączyli z właśnie częścią Heinekena i stworzyli grupę Żywiec.
I tych browarów tam rzeczywiście było sporo. Znowu robi się sporo. A, o Leżajsku nie powiedziałem chyba. No w Leżajsku jeszcze mają browar. Więc znowu Grupa Żywiec ma dużo browarów. To moim zdaniem dla tych browarów nie wróży dobrze. Z drugiej strony, to już nie są te czasy. To już nie są te czasy. W latach 2000, na początku XXI wieku, można było bardzo dużo zyskać na tym, że się browar zamykało. Bo przenosiło się produkcję marek do innych browarów, na przykład browarów, z browarów warszawskich do browarów Warka. Sprzedawało się teren, zarabiało się kupę siana, nie? Optymalizowało się to wszystko. Natomiast no już nie te czasy. Nie te czasy, ale żeby tak nie na sucho, to zacznijmy. Powiem tak, nie wiem od czego zacząć, bo tak, Zamkowe ma 5,6, Braniewo ma 5,4, no to zacznijmy od Braniewa. Braniewo chmielone na zimno, medal Good Beer, profesjonalny konkurs piw, pierwsze miejsce w kategorii Jasny Lager w konkursie Good Beer 2016 i 2017. Braniewo, chmielone na zimno. Piwo jasne, pełne, pasteryzowane. Alkohol 5,4, składniki. Woda, słód jęczmienny i jęczmień browarny. Jęczmień browarny ładnie brzmi, ale jest to surowiec niesłodowany. Po prostu oszczędność. Zamiast dawać 100% słodu, dajemy, część zastępujemy niesłodowanym jęczmieniem. Czyli generalnie dziadostwo. Dziadowskie oszczędności. Ale jęczmień browarny jest w każdym z tych piw. Tak. Czyli dajemy, zastępujemy część słodu jęczmiennego jęczmieniem, dolewamy troszkę enzymów, żeby pobudzić to zacieranie. No i tak się to, prawda, toczy w tych koncernach. Nie wydaje mi się to jakimś straszną oszczędnością, jak syrop glukozowy. Wydaje mi się gorszą rzeczą, bo on dodatkowo strasznie wysmukla to piwo. Jęczmień browarny pewnie też, ale nie aż tak. Chmiele, i tu mamy podane, Magnum, Perle i Spalter Select. Same niemieckie. To nie jest to w zgodzie z dzisiejszymi, prawda, ruchami. Powstaje w regionie o najczystszym powietrzu w kraju. Co ma piernik do wiatraka? Przecież woda jest spod ziemi, a ten chmiel, ani słód, nie jest przecież z Warmii i Mazur. To co za różnica, czy to jest czysty region, czy brudny. Swój nietuzinkowy aromat zawdzięcza potrójnemu chmieleniu w trakcie ważenia, a dzięki dodatkowemu chmieleniu na zimno podczas leżakowania wydobyliśmy tak charakterystyczny, świeży aromat bez zwiększania uczucia goryczki. Jak mi przykro. Data do 2 maja 2020 roku. Mamy tutaj napisane, że to jest L5, ale zakładam, że to jest cały... Znaczy nie, jest napisane. Ważone i rozlewane w Braniewie, także nie ma lipy. Muszę powiedzieć, że trochę niespójna ta etykieta, bo i ten, i tutaj logo, i medal, i szyszeczka, i zameczek, wszystko naraz, ale generalnie może się podobać. Podoba mi się kapsel, który jest już bardziej spójny, bo tutaj mamy dwie szyszeczki pływające sobie w wodzie. Słuchajcie, uniósł się aromat chmielowy. Uniósł się, naprawdę. No oczywiście to nie są jakieś amerykańskie chmiele, no nie, ale jest taki ziołowy, no taki niemiecki, nie? Klarowne, złociste, obfita, taka czapa piany. Słodowo z lekką nutką chmielową, ale jest. Dość wytrawne, takie na niemieckiego pilsa. Taka lekka metaliczność. Zakładam, że to te niemieckie chmiele, ale sprawdźmy. Tak, to nie jest żelazo, to są chmiele. No, niemieckie chmiele tak czasem mają, taką metaliczność charakterystyczną. Za wiele się tu nie dzieje. Ani złego, ale też niewiele dobrego. Znaczy... Nie jest tragicznie. Powiedzmy tak, jakby tak smakowały piwa koncerniaki takie te masowe, to by nie było dramatu. Natomiast no, nie ma żadnych wad. Nie ma diacetylu, nie ma DMS-u, nie ma... czego nie ma? Jakiegoś mokrego kartonu. Nie jest alkoholowe. Ale też słodowości za bardzo nie ma. Leciutka.
Generalnie ciało mogłoby być na niemieckiego pilsa, gdyby było więcej goryczki. No, ale nie ma. Ale powiedzmy, że nie jest źle. Nie jest źle. Więc mam nadzieję, że browar Braniewo, co by o nim nie mówić, jednak nie zostanie zaorany. Podobnie i jeszcze bardziej by mi było szkoda browaru w Namysłowie zabytkowego. Zamkowe z zamku w Namysłowie. Poczwórnie chmielone. Tu było potrójnie i na zimę, tu jest poczwórnie chmielone. Ciekawostka. To jest butelka zwrotna. To jest butelka zwrotna we Wrocławiu, okolicach, tam Opolszczyzna. To jest butelka zwrotna. I ten wzór w ogóle już funkcjonuje od dobrych paru lat. Nastu chyba. 10 na pewno. Nie więcej niż 10. Z 14-15 lat ten wzór butelki funkcjonuje i jakoś sobie widać radzi. Nie jest bardzo popularny, no ale jest. Co chciałem powiedzieć? No ciekaw jestem, bo jedną z pierwszych decyzji to bym stwierdził, że wywalamy te butelki, dajemy nasze, nie? W ramach, prawda, optymalizacji. No ale to niestety ma swoje konsekwencje wizerunkowe, nie? To znaczy to piwo dzisiaj się wyróżnia na półce. I większość ludzi prawdopodobnie nie wie, że to jest grupa Żywiec, no bo tutaj żadnej informacji nie ma. Mamy browar Namysłów, spółka z OO. A kto jest udziałowcem tej spółki, to by trzeba do KRS-u, nie? Więc klientowi nie epatuje to, że o, Żywiec koncern to przejął. Więc pytanie, czy właśnie, mówię, czasy się zmieniły. Te metody, które były dobre 20 lat temu, już niekoniecznie są dzisiaj dobre. Wprost przeciwnie. Trudno uwierzyć, ale pierwsza zmianka o książęcej warzelni i słodowni na zamku w Namysłowie pochodzi już z 1321 roku. Taki sam skład. Składniki woda, słód jęczmienny, jęczmień browarny, chmiel. Butelka zwrotna. Alkohol 5,6. Bardzo, bardzo ładny kapsel z... No tutaj wieżą zamkową, z napisem zamkowe. Nie, naprawdę wielkiej urody. Podoba mi się. No, pachnie. Też chyba chmiel. Jaśniejszy mam wrażenie, nieco. Może i nie. Drobno pęcherzykowa, niezbyt obfita piana, czyli nie jest przegazowany, to też jest dużo. No tu już tak szczątkowo pachnie. Ale trochę pełniejsze w smaku, więcej słodowości, chociaż niestety nie wiemy, a wiemy jaki ekstrakt, 11, więc generalnie rzecz biorąc 5-6 z 11 to nie jest tak mało. Nie jest to bardzo dużo, ale nie jest to bardzo mało. Tutaj niestety ekstraktu nie mamy. Ale bardziej słodowe. Choć mam wrażenie, że goryczka chyba mniejsza. Ale nie jest źle. Również bez wad. Piwa mam wrażenie, że są w miarę świeże. Co prawda nie wiem, jakie terminy dają w Namysłowie teraz. To jest do 29 maja. To jest do 27 maja. To jest do 2 maja. I to jest do 2 maja. Ciekawe, w tym samym dniu rozlewane. Wiele się nie dzieje. Ale na szczęście nie dzieje się też nic złego. Również bez wad. Trochę już takim koncernem daje, ale przynajmniej to nie jest nic złego. I mówię, ja bym zakładał, że być może rzeczywiście oni na razie jeszcze badają sprawę, nie? Braniewo jasne pełne. To jest 5,8 alkoholu. I tu jest butelka bezzwrotna, to zresztą też była bezzwrotna. Tu mamy już zupełnie inną koncepcję, mamy takie ala infografiki, mamy tutaj cztery żywioły, woda, ogień, ziemia, powietrze, to chyba drożdże powinny być. No i tutaj mamy właśnie ogień na tym moim kapslu. Rozumiem, że można zebrać serię czterech. Wolno dojrzewające piwo z regionu o najczystszym powietrzu w kraju. Czyli tam to szybko dojrzewa. Wyróżniający się bursztynową barwą oraz charakterystyczną goryczką. Ważone na bazie naturalnych składników i wody z głębokich ujęć oligoceńskich. Nasze piwo z żywiołów Warmii i Mazur.
Nie najgorszy kapsel. Nic nie czuję. Czy jest rzeczywiście ten bursztyn? No nie, nie szalejmy z tym bursztynem. Co najwyżej złote jest. Co najwyżej złote. Jest ciemniejsze rzeczywiście, ale z tym bursztynem... No to taki jasny bursztyn. Bardzo jasny bursztyn. No niewiele się dzieje tutaj. No niewiele się dzieje. Sprawdzam, czy jest pełniejsze, bardziej słodowe niż zamkowe i wydaje mi się, że nie. Znaczy jest bardziej słodowe niż ten chmielowy, chmielony na zimno, braniewo chmielone. Ale tej goryczki to tu nie ma. Niestety. Ale znowu bez wad. To jest już jakieś osiągnięcie. Chyba jak na tę chwilę bym powiedział, że jednak zamkowe najlepsze. No i Pils. Pils kiedyś chyba tam w miarę nieźle wypadł w jakimś teście u mnie, ale kiedy to było? Ekstrakt 12, alkohol 6, piwo fermentowane w otwartych kadziach. No, jeżeli tak piszą, to rozumiem, że to też. Że to akurat jest tym piwem fermentowanym w otwartych kadziach, bo Browar Namysłów ma otwarte kadzie fermentacyjne. Notabene, słuchajcie, zrobili coś, na co nie wpadł kurka nikt w krafcie, a mianowicie jest transmisja live z fermentującego piwa. Nie zawsze ona jest porywająca, w sensie takim, że moim zdaniem można by lepiej zaaranżować tę kamerę, wykadrować, ale fajny pomysł, propsuję. Również bardzo ładny kapsel Namysłów Pils, rycina browaru. Podoba mi się. Zielona butelka podoba mi się mniej. No ale zobaczmy, jak nie ma skunksa. No i jest taki aromat... Nie, bardziej chyba słodowy niż chmielowy, niż skunks. Zielona butelka jest niedobra, dlatego że przepuszcza więcej promieni ultrafioletowych, które mogą degradować związki chmielu. Znaczy inaczej, degradują związki chmielu, sprawiając, że nuty chmielowe przechodzą w nuty skunksowe. Niektórym kojarzące się z marihuaną. Natomiast to musisz mieć jakiś chmiel, żeby to się zadziało. Słodowy głównie. Ale pełniejszy. No i jest jakaś goryczka. No myślę zdecydowanie lepszy od braniewa jasne pełne. I chyba też od chmielowego też. No, powiedziałbym, że nie najgorsze. Żadnych wad. Jest jakaś goryczka, myślę gdzieś tak na poziomie, nie wiem, między 20 a 25 IBU. Może 25, może 26, ale na pewno nie wyżej niż 30. Jest fajna słodowość. Nie jest puste. Nie smakuje takim koncerniakiem. Aczkolwiek jęczmień browarny też tutaj jest grany. No Namysłów jednak wypada lepiej niż braniewo. Bardziej w megusta trafia. Troszkę treściwsze, troszkę pełniejsze, trochę więcej ciała. Natomiast oczywiście cały czas mówimy o jasnym lagerze. Może nie aż tak, no ale jednak chyba międzynarodowym jasnym lagerze. No bo, no powiedzmy, no na Pilsa, no takiego niemieckiego, mało chmielonego to by pasowało. No, najbardziej brakuje aromatu chmielu. Tutaj chyba jednak braniewo chmielone na zimno. Też z ogrzewaniem coraz gorzej. Nie jest źle. Może troszkę mogłoby być mniej nasycone.
Chociaż niekoniecznie. Nie, jest ok. Jest słodowość, jest jakaś goryczka. Brakuje aromatu chmielowego. Szczególnie jeżeli mówimy o piwie, którego etykiecie napisano Pils. Być może nie chcieli, żeby im się skunk zrobił. Ale generalnie całkiem w porządku piwo. Więc ciekaw jestem, co Grupa Żywiec zrobi dalej z tymi browarami. Mam nadzieję, że nie zamknie żadnego z nich, bo byłoby to szkoda. Mam nadzieję, znaczy wydaje mi się, że ciekawym pomysłem w ogóle byłoby rozwijanie marki Namysłów. Wiadomo, że jeżeli browar, znaczy Grupa Żywiec wypuszcza jakieś tam piwa, no jakąś tam serię Żywiec, nie? I Żywiec jest postrzegany jako taka marka masowa. No to ta seria piw kraftowatych, no też jest postrzegana jako, aha, to od tych masowych, nie? Wydaje mi się, że gdyby te same piwa, nie zachęcam do tego absolutnie, ale gdyby te same piwa były z etykietami Namysłów, Namysłów APA, Namysłów Sezon, Namysłów tam coś tam, to wydaje mi się, że rynek mógłby na nie patrzeć przychylniejszym okiem. No ale nie wiem. Grupa Żywiec na pewno robi różne badania fokusowe i oni wiedzą lepiej, co klienci by im powiedzieli, aczkolwiek uważam, że te badania fokusowe w polskiej branży piwowarskiej to jest jeden wielki rak. I moim zdaniem to jest ja tutaj zawsze przywołuję na takich badaniach Henry'ego Forda, który mówi, gdybym słuchał, czego ludzie oczekują, to bym musiał wyprodukować szybszego konia. Więc wydaje mi się, że oczywiście badania rynkowe są ważne, natomiast wydaje mi się też, że w wielu wypadkach te badania rynkowe niestety ludziom się dużo rzeczy wydaje, co nie ma do końca pokrycia w rzeczywistości. I to, takie historie mogę mówić od KP przez właśnie Grupę Żywiec na mniejszych browarach kończąc. Moim zdaniem to się dobrze nie kończą. Te badania fokusowe, te badania w ogóle takie, że który byście wybrali wariant? O, ten najbardziej kurwa podobny do żubra. Dobra, nieważne. No ale powiem wam, że tutaj dosyć gruby temat pod tytułem, że Żywiec przejmuje Namysłów, chociaż Namysłów był browarem regionalnym, a nawet bym powiedział, że średni, czyli większy niż regionalny. To są już browary średnie. Niewielkie, ale prawie. No bo jak one mają 1 700 000, one są dwa, no to mają, każdy ma poniżej 1 000 000 hektolitrów. Więc no powiedzmy, że to są browary średnio duże. No może, no nie są to browary wielkie, które mają po kilka milionów hektolitrów, ale są to browary średnie lub duże. No powiedzmy, do średnich to bardziej Amber. No dobra, no to są browary duże. Natomiast w ostatnich dniach gruchnęła bardzo podobna informacja, że browar New Belgium, jedni z weteranów kraftu, czwarty największy browar kraftowy według Brewers Association w Stanach, już nie będzie mógł być, został kupiony przez Kirina, japoński koncern. Japończycy się strasznie rozpychają. No Asahi ma kompanię piwowarską, tutaj jakieś sporo browarów w Europie. Sapporo parę lat temu kupiło Anchora, słynnego w Stanach, Anchor Brewing z San Francisco. No a teraz Kirin, mieli już jakieś tam browary australijskie i do Ameryki New Belgium. I teraz słuchajcie, te dwa browary, Namysłów i Braniewo, mają produkcji 1 700 000 hektolitrów. Natomiast browar New Belgium ma 6 milionów hektolitrów z grubsza. Także taka to jest, prawda, skala. I to był kraftowy browar. Trochę mi smutno, bo byłem w tym browarze i naprawdę bardzo fajnie tam to było zrobione. Może to dla nich i dobrze, że to są Japończycy.
ci Japończycy nie są w stanie im narzucić swojej kultury. Gdyby ich kupił AB InBev, gdyby ich kupił, czyli amerykańska firma, to myślę, że oni by zostali, no, bardzo szybko mogłaby im zostać narzucona kultura inna. Natomiast wydaje mi się, że no, zarżną ten biznes, jeżeli po prostu go będą próbowali zrobić na swoją modłę, tak, japońską, więc myślę, że tego nie zrobią. No ale jednak troszkę przykro, nie? Coraz więcej będzie takich sytuacji, bo po pierwsze są bardzo duże pieniądze na stole. Jeżeli tu za to poszło 500 000 000 złotych, to podejrzewam, tam muszą iść już miliardy dolarów. Poza tym, no, tam jest też taka ciekawa sprawa w New Belgium, że to jest przedsiębiorstwo, które było kontrolowane przez w dużej mierze, znaczy inaczej, oni się reklamowali jako independent w ogóle i employees owned, czyli własność pracownicza. Notabene browary królewskie, jak się łączyły z grupą Żywiec, to też były spółką pracowniczą. Niewiele im to pomogło, tym browarom. No ale podobno każdy z pracowników New Belgium browaru dostawał pakiet akcji. No i mówią, że no dobra, sprzedajemy, ale minimum to każdy 100 tysięcy dolców dostanie odprawy pracownik, taki udziałowiec. A niektórzy dużo więcej. Więc mówisz, kurwa, 100 tysięcy. No dobra, sprzedawajcie. No i tutaj 500 000 000, no trudno z tym jakby dyskutować. Z tego co wiem, z tego co się pojawiło gdzieś tam w prasie, Ryan Gostomski, czyli właściciel browaru, były właściciel browarów Namysłu Braniewo, zamierza za te pieniądze, za część tych pieniędzy, i to jest dla mnie coś dziwnego, otworzyć browar w Berlinie, kraftowy. Ja bym polecał prześledzić historię Stone Brewing i ich browaru w Berlinie. No ale okej. Okay. Nie będę się wymądrzał. Wydaje mi się, że... No nie, no dobra. Nie mówię, że można by otworzyć w Polsce, no bo w sumie Namysłów jakoś nie zasłynął jakimiś szczególnie innowacyjnymi piwami. Nie wiem, dlaczego nie wprowadzili porteru bałtyckiego. Nie wiem, dlaczego nie prowadzili jakiś piw nowej fali. Nic z tego nie było. Tam był jakiś, ostatnio jakiś ciemniak w stylu coś tam irlandzkie, w stylu ciemnym. W ogóle z Irlandią nic nie mające wspólnego. Były jakieś próby z witbirem, ale generalnie rzecz biorąc, Namysłów, no, szału nie było. To znaczy Cieszyn był 100 razy bardziej innowacyjny niż taki Namysłów. Oczywiście Cieszyn dużo mniejsza skala, więc też łatwiej. Im jesteś mniejszy, tym więcej, na większe eksperymenty sobie możesz pozwolić, więc to jest jakby zrozumiałe. No ale nawet Perła jest bardziej innowacyjna niż Namysłów, bo miała porter, miała koźlaka, jako zwierzyniec miała tam jakieś tam, no też moim zdaniem nie wykorzystują potencjału, jaki mają, chociażby tej marki, no, ale to jest ich jakby problem. No powiem tak, mam nadzieję, że te browary nie zostaną zamknięte. Na tę chwilę piwa są technicznie poprawne, namysłowskie lepsze, ciekawsze. Dupy nie urywają, ale nie są złe. No nie są złe. No myślę, że większość koncerniaków jednak kładą. Myślę, że tak. Braniewo troszkę słabiej, troszkę bardziej bezpłciowe, troszkę mniej wyraziste, mniej słodowe, bardziej takie koncerniakowe.
No niestety, to jest pustka, pustka. Nie ma goryczki, nie ma słodowości, no nie ma też za bardzo chmielu, bo tutaj po jakimś czasie już ja tego chmielu nie czuję. Natomiast no namysłów pils czy zamkowe, jak na koncerniaki, to nie najgorsze. Jak na regionalne, to podejrzewam, że też znalazłbym gorsze. Także po pierwsze mam nadzieję, że grupa Żywiec tego nie spieprzy, ale mówię, nie sądzę, to są zupełnie inne czasy. Słuchajcie, to jest 20 lat, no 15, 20 lat, no 15 bardziej. Kiedy browary w Warszawie były zamykane chyba gdzieś 2003-2004. To już nie tędy droga. Chociaż jak jebnie i przyjdzie kryzys, to nie wiadomo, co się będzie działo, ale nie, no myślę, że rynek na tyle się zmienił i na tyle wszyscy są tego świadomi, że chociażby te butelki, ten... Znaczy nie zdziwię się bardzo, jak się okaże, że za miesiąc je wycofują, to tym bardziej będę się cieszył, że taki film zrobiłem, że prawda, pokazałem, jak to było chwilę przed wielką zmianą. Ale uważam, że byłoby to kretynizmem, gdyby coś takiego zrobili, bo właśnie ich siła leży w tym, że one są inne, że one się wyróżniają od tych koncerniaków. I teraz trzeba to sprytnie rozegrać. Mówię, dlaczego nie może być porter z namysłowa, dlaczego nie może być IPA z namysłowa. Ja nie wiem, czy to coś, znaczy nie ma to już dla mnie wielkiego znaczenia, ale jeżeli ten rynek będzie ciutkę bardziej ciekawy, to ja jestem na tak, no. No, także wasze zdrowie, namysłów nie najgorsze na tle koncerniaków. Myślę, że przynajmniej dobre. Braniewo już takie mocno koncerniakowe, ale to nie jest, nie sądzę, żeby to była kwestia zmiany jakby receptur, no po prostu takie chyba było. Oby te browary jakoś tam sobie znalazły swoje miejsce i żeby no nie ważyły jakiejś totalnej hały, tylko żeby wykorzystać potencjał. No przecież namysłów ma niesamowity potencjał. To jest bardzo, znaczy nigdy tam nie byłem, ale zakładam, że jest to zabytkowy browar, no może nie Cieszyn, ale jednak porównywalny. Można tam zrobić naprawdę fajne rzeczy. Zresztą oni no mają tą serię z Marcinem Prokopem, jakiś tam wywiadów dla tych, co się znają. Także to jest marketingowo i ten to jest całkiem niezły produkt. Nie spieprzcie tego. Wasze zdrowie.